Witam Was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone, kolejny karczmna bójka, Mroczny Wędrowiec. Do gry zasiada zakopturzony nieznajomy, ściskając w ręku podniszczoną talię. Czy uda Ci się ujawnić tajemnice otaczające tego mrocznego wędrowca? I zanim zaczniemy oraz zanim będziemy tworzyć talię, dodatkowo on ma... wylosuje z 10 sekretów 3 sekrety i trzeba je, jakby to powiedzieć, po prostu odblokować, striggerować. I wtedy ujawnia swoją prawdziwą postać, lecz nie chcę się w to bawić, bo czy to zrobię, czy nie zrobię, dostanę to samo, czyli reverse card. Na ten level się napełnia? Czy się wyleje? Jednak nie. Tak dobrze jeszcze nie jest. O kurde, 40. A no tak, na live. Na 24 godzin live, który się nie udał, bo mi noga napieprzała, nie mogę wytrzymać bólu. Dobra, już z tym. A przecież to jest łatwe, więc. A, wiem co. To w sumie też. No może nie takie. Ile w ogóle mam tego? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Okej. Panie, wiesz pan pierwszy lepszy. To może być to. A niech będzie. To niech będzie. To niech będzie. To niech będzie. Ale też, żeby miał sens, chociaż z drugiej strony. Ciutkę tani dek, muszę przyznać. Niech taki będzie. A poza tym, co za różnica, co ja się bawię. Jeśli nie chcę odblokować sekretów, no to będzie dosyć łatwo. Chociaż może za pierwszym razem odblokujemy. Znaczy. Za pierwszym razem ciśniemy pole rewersa, za drugim razem. A z ciekawości sprawdzimy, czy mi się uda. Kurde, mogę go przewinąć. No, milrogiem mogę, no właśnie. To było ciekawe. Chyba wiem, kto to. Wiem, ja wiem, kto ma taki tekst. Ale niestety, to nie on, ale. Mroczny wędrowiec. Kim jesteś? Nie twoja sprawa. Secret Paladin? Nie. Uważaj, uważam. Może coś z przysiężeniem? A czemu nie? Warto wiedzieć. Bój się do temu. Aktualnie rozgrywający. Czyli jakbym go zabił, to on dostał. Dobra. A to po co? Normalnie to było głupie. W sumie nawet jest głupie, ale tak z ciekawości. No. For Doomhammer. I znowu for Doomhammer again, yep. Face. Face jest heplace. Dobra, pamiętajcie, że w
Trade is the place. Nie tam jakieś fejsy. Fejsy to se możecie na 25-15 rankach robić. Ba dobra. Tego nie chcę rozbijać zbytnio, wolę tak pocisnąć na raz. Gdzie twój przyjemnik przyjdzie z silnika z okrzykiem byłym? Nie, panie, to było przemyślane, specjalnie tu położyłem, żeby totem miał, tak, gówno, prawda. Złoto! A ciekawe, jak to złoto. Dobry hochlik, nie jest zły. Ty, a to jest dobre. A z ciekawości. Jeśli to użyję, to nic. Okej. Okay. A jeśli wyspam jest tu? Pancerz najważniejszy. A czemu ja co chwilę zapomniałem, że go mam? Kurwa, jak co ja gram? No, za bardzo się bawię. Ja za bardzo nie, no gdzie tam? Pancerz bym miał. Kurwa, zaraz nie wiadomo kto będzie. Ale nie, proszę cię, nie zabijaj się. On jest jako czarnoksiężnik. A poczekajmy. Naprawdę muszę? Kupujesz czy sprzedajesz? Kupujesz czy się sprzedajesz? Ty, twój przeciwnik przyzwie strażnika z obleżeniami zaklęć, przyzwie dwóch strażników. Co? Na koniec twojej tury zadaj dwa punkty obrażeń wrogom naprzeciw tego strażnika. Mhm. No to...
Interesujące. Dostanę coś za to? A nie o tym chodziło, ale... To coś na pewno jest, więc... Kurde. A sobie co zarzucę. Nie, tam. No mam tyle pancerza, że... No, a gdyby była misja na pancerz? Coś w tym jest. A nic nie zagrywam. No może jak będzie mieć mało kart, albo ja będę mieć 10 kart? Mam 6. Nic nie wziąłem do drogu. A co za różnica? Jak się będą bufować? Ojcie, panie. Kurwa, dobre karty dostaję. Dobra, przeczekajmy. Pancerz. Jest pancerz. Gdy twój przeciwnik ma 9 lub... Więcej kart? O kurde. Gdy twój przeciwnik ma 9 lub więcej kart w ręce, zmniejsz koszt wszystkich kart w obu rękach do jednego. Na początku następnej tury twój bohater zostaje przemieniony... Przemieniony i wessany przez wypaczoną otchłań. Ale jego. Prawda? Dobra, tych pozabijmy. Tyle moneta kosztuje jeden? Poczekam. Aaa, tak wyssany. A w sumie otchłań. Dało ci się dotrzeć do sekretnego poziomu. Mógł. No to po co ja obszarówkę zużyłem? Mu kurwa mu. Dobra. Wezmę sobie. Kurde, dalej ma. Wezmę sobie. Ktoś nie poszło. Dobra. Poczekajmy. Pożyjemy, zobaczymy. O kurde. To dopiero mu. Muszę coś z tym zrobić. O kurde.
A, dobra. Dobra, myślę, że mogę walnąć. Zwłaszcza, że mam dwie bronie. Raczej tu jeden ładunek i tam trzy. Nie, dziękuję, nie palę. Dziękuję. Ty mi boże losową. Dobra. Ha, wolę tą. Nie wiedziałem, że będzie tak łatwe. Zabicie stronic 40. Bydlak, pokaż bydla, poka bydlaka. Zabite bydlęta 7. Zabicie królowi 1. Ja wiem, albo to było takie łatwe, albo ja miałem po prostu fartę. Dałby się przewinąć go. Aż, kuźwa. Ja nie przewinę. Nie. Czyli ja nie przewinę. Panie, to mnie mało jeszcze znasz. Tu już chyba nie. A nie, jeszcze. Tylko to. Coś jeszcze brakuje. Raczej kill to wiadomo. Chociaż czekaj. Raczej jeszcze jakieś karty. I to nie chodzi mi o trójkę tamtą. Ogólnie chodzi mi o to, ale ogólnie to też wezmę. Tylko coś chyba zapomniałem. Cios w plecy jest, krokcień jest, przygotowanie jest, to jest, to jest. A dobra, tam. Jak nie pamiętam, to najwyraźniej nie było potrzebne. Teraz go przewiniemy. Co ja mam z tym przewijaniem? Coś za bardzo polubiłem tego Mirruga. Zwłaszcza jak jest kustosz. A może tak na szybko bym go przewinął? A nie, w sumie to zostawię. Wziął i znikł. No, zapomniał najważniejsze rzeczy.
Mam takie wrażenie, że bot mi wyciszył. Choć mogę się mylić. Okej, why not? Panie, co to za... A nie, nie. Dobra, nie będę się śmiał z takich jednostek, bo kuźwa zaraz zostanę tak, że się płaczę. Piotrze, coś mówiłeś? Ta dorobi się monet. To taka gorsza wersja pocisku lodu, bo pocisk lodu przynajmniej zamraża. Właśnie, tylko jest jedna taka sprawa. A mianowicie to, że nie mogę mu striggerować sekretu, tak? To będzie mieć 3 razy więcej kart. Znaczy, no może 3 razy więcej to przesadzam, ale po prostu bym miał 40 kart. A tego bym nie chciał zbytnio. No to do roboty. Pomogę. Dzięki. Akurat równo się podleczę za 28. Jaki 8? Za 8, nie za 28. Aż taki mam problem z liczeniem. Bo patrzę, że mam 20 coś HP i chciałem powiedzieć, że jeszcze dodatkowo 8. A wyszło 28. Coś chujowo liczę. Okej. Bitewny top. Co on tak dużo ma tych broni? Kuźwa. To ich zbufowało, a nie znerwiło. Znaczy, no, a nie osobie, bo znerwić no to nie jest znerwieni. A ja kurde mam pomysła. Tylko jeszcze nie wiem jakiego. No. Good Murloc. Murgloc. No, gdybym dostał przygotowanie, bym był rad. 6. 6. Nie. Walnięcie ciosem w plecy tego nie ma sensu w sumie. Tylko nie mów, że masz sekret, że jak spalę ci karty to... Fuck, nie mam kart. Ty, ja nie mogę mieć 9 kart. Bo jak to będzie to? Chociaż nie bywa sekrety, ale muszę uważać.
Już trochę gram w sumie. Nie chcę ich klonować. Teraz troszeczkę za późno. Dobra. Zniszczę sobie kartę. Znaczy, zniszczę mu kartę i wystawię sobie kartę. Czy tego bym chciał? Nie, tam. Kurde, przewinąłem. Znaczy, zresztą mam taką nadzieję. Aha. No, to nie zadziałało przynajmniej. Czyli jest. Czyli jakiś plus na pewno jest. Dobra. Czego zabijam? Nie chcę mi się liczyć, więc uznajmy, że tak. Sześć kart. Dobra. To nie jest to. No. Mam za dużo kart. Dałaś mu rynoka. Ja się też trochę podpalę. Sorry, ale to było silniejsze ode mnie. Musiałem zagrać. Ty, ja miałem 25, on miał minus 25. Gratulacja, dziękuję. Dobra. No, dłużej trwało, ale przynajmniej coś ciekawego było. Nawet spoko, tylko że... A, właśnie, właśnie, właśnie. Bym był zapomniał... Okej, że to jest. Halo. Które to jest? Tajny poziom jest, dobra. A, nie, czekaj. To przez te wcześniej nie było, czy byłem już tak ślepy. Dobra, mierz z tym. A więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Na razie.